Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Kocioł kulturalny. Znajdujemy się dzisiaj na placu Wolnica. Bardzo kultowe miejsce z wielkimi tradycjami, ale też troszeczkę może niepamiętane przez mieszkańców. Dlatego takie działania jak imprezy plenerowe tu organizowane naprawdę mają duży sens. I my, organizatorzy tej dzisiejszej imprezy, właśnie o tym wiemy najlepiej. Bo dni dzielnicy pierwszej jako takie już w pewnej części się odbyły. Dzisiaj jest jak gdyby taka już druga część i faktycznie zgodnie z założeniami, że chcemy, aby ten plac żył, chcemy, aby tutaj przybywali w największej liczbie mieszkańcy, turyści, dzieci, młodzież i żeby było wesoło. Taki program przygotowujemy, aby zadowolił właśnie wszystkie gusty. I mamy, tak jak teraz, w tej części dla dzieci, występy dziecięce, a więc i teatralne, i śpiewamy, tak nawet teraz w tle słyszymy śpiewanie. Mamy też występy taneczne, za chwilę się one rozpoczną. Będą warsztaty, gdzie całe rodziny zaprosimy do wspólnego tańca. Tym razem będzie to taniec współczesny, ale w późniejszych godzinach zapraszamy na taniec irlandzki na przykład i taniec afrodance. Będzie gorąco, bo właśnie ma być gorąco. Słońce świeci, też sprzyja naszym działaniom i myślimy, że dzisiaj uda się nam publiczność zaangażować do właśnie tych działań wszystkich. Bo tak jak nazwa wskazuje, koncertująca kawiarenka, aż się prosi, aby tu też nie tylko, że słuchamy, patrzymy, można było właśnie i w tańcu popląsać i nauczyć się też tego tańca, bo takie też jest założenie. Rozwijać się ma impreza. O 20 wystąpi Sokół Orkiester, wystąpi orkiestra AGH. Możemy tutaj działać praktycznie do północy, więc każdy znajdzie coś fajnego dla siebie. A jak długo trwały przygotowania w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży do tego wydarzenia? Ta impreza już jest organizowana przez nas po raz trzeci. Dzielnica zaprasza nas i faktycznie prosi, abyśmy to wszystko pięknie przygotowali i aby właśnie tu dzięki tej imprezie mogły pokazać się instytucje, które działają w obrębie Starego Miasta. Chodzi oczywiście przede wszystkim o instytucje kultury, jak szkoły tańca, właśnie domy kultury, szkoły muzyczne. To jest właśnie ten moment, że dzielnica udostępnia nam, no dzięki finansowaniu, daje nam przede wszystkim taką możliwość dzięki temu finansowaniu, że możemy taką imprezę zorganizować. No jest to duże przedsięwzięcie, bo najpierw powstaje idea w lutym, później zapraszamy, kto się chce włączyć. Szukamy zawsze sponsorów, szukamy zawsze chętnych do występów. Później oczywiście się rozgrywają sprawy, w jakim zakresie się finansowym poruszamy. W czerwcu następuje już skonkretyzowanie programu, no właśnie tak, żeby bezkolizyjnie zaraz po wakacjach właśnie tutaj móc na tym placu pięknie się zaprezentować, przedstawić właśnie wszystkie różne bardzo fajne artystyczne działania dzieci, młodzieży, a także i dorosłych, bo faktycznie też i profesjonaliści już są wśród tych naszych młodych ludzi występujących. Organizatorem jest Rada Dzielnicy Pierwszej Stare Miasto i Staromiejskie Centrum
Centrum Kultury Młodzieży na ulicy Hieronima Wietora, ale partnerami są Zespół i Pieśni i Tańca Krakowiacy, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia imienia Ignacego Jana Paderewskiego, Szkoła Muzyczna pierwszego i drugiego stopnia imieniem Bronisława Rutkowskiego z ulicy Józefińskiej, tuż za Wisłą, Studio Teatru Muzyki i Tańca, Krakowskie Forum Kultury, Centrum Młodzieży imieniem doktora Henryka Liordana, Akademia Tańca, Kontakt Przestrzeni Ruchu i Tańca. Kraków też ma dzika ma. Dawno temu Jan Twardowski chciał wynaleźć kamień boski. Hokus pokus, czary mary, odnajdę filozoficzny kamień. Gdy krzyknę, złoto się zamień, wszystko co będzie, złotem się stanie na moje zawołanie. Hokus pokus, nie mam wiary, oddałbym duszę za te czary. Słyszałem twoje wyznania i to jest do pokonania. Bawił się setnie, pił sobie szpikła. Myślał, że moc czarta w ciemność uciekła. Zdarzyło się razu pewnego, wezwano go do chorego. Przybył do karczmy, gdzie był czekany. Nie wiedział, że przez diabła jest oszukany. Witam, witam, drogi panie. Twa dusza mą się teraz stanie. I teraz pana tu przyzywam. Ta karczma Rzym się nazywa. Ha, ha, hi, hi, hej, rzekł Pola. Spełniła się twoja wola. Odejdę na drugą stronę. Oddam ci moją żonę. Będziesz mi służyć z piekielną mocą. Na wieczność całą i we dnie i nocą. I musisz spełniać moje rozkazy i nie powtórzę tego dwa razy. Ratunku! Nie chcę mieć takiej żony! Zaraz ucieknę na cztery świata strony! Aj, 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 aj! Panie tutaj dzisiaj przyszła. Mam czwórkę wnuków. Ja, ponieważ jestem krakowianką, bardzo lubię patrzeć, jak młodzież się bawi po krakowsku. Czy dzieci też występują, czy jeszcze nie? No właśnie zamierzamy zapisać do jakiegoś, być może właśnie do tego Centrum Kultury. Czyli już za rok może one wystąpią. No być może, że wnuczka wystąpi. To zadowolona. A czy takie obchody dzielnicy pierwszej mają jakiś taki walor dodatkowy? No na pewno uczą kultury tej regionalnej. Dlaczego pani tutaj dzisiaj przyszła? Dlatego, że akurat nie wiedzieliśmy, że są występy, ale przyszliśmy do Muzeum Etnograficznego. Więc przy okazji po prostu zobaczyliśmy, że są występy, nam się spodobały. Więc jesteśmy i oglądamy. Czy dzieci się dobrze bawią? Myślę, że tak. Z córką i z młodszym synkiem oglądamy występy, a chłopacy są w tej części cyrkowej. Czy skorzysta pani z dalszych atrakcji, ponieważ one już będą bardziej dla dorosłych? Koncerty, potańcówka na koniec? Nie wiem, pewnie nie. Mam zbyt małe dzieci. Z tego powodu myślę, że nie. Ale gdyby były większe i dziadkowie by się zajęli, to z chęcią, bo lubię tańczyć.